Witam. Znajdujemy się w Łodzi na ulicy Siewnej pod budynkiem Vera. Produkują okładziny do obicia, okładziny do różnych rzeczy. Znajdujemy się tutaj nie bez powodu, ponieważ za chwilę zamierzam razem z moim towarzyszem wejść do tego budynku w celu nagrania tam wind. Ciekawe jakie są towarówki, osiedlówki, odważnikowe, może zręby zasuwane. Się zaraz okaże. Za mną znajduje się budynek, jak widać, hala produkcyjna, ten taki czteropiętrowy. Za chwilę wejdziemy do tego budynku. Obstawiam, że tam znajdują się towarówki. Oczywiście nie tylko będziemy w tym budynku, będziemy także w innych. Tam, gdzie można spotkać towarówki, osiedlówki, odważnikowe i tak dalej. A więc po prostu jednym słowem, zapraszam Was do oglądania nowego sezonu Windy w Łodzi Zoom. 2. Jedziemy w Werze. No, pierwsze. Ale chujowa ta winda, kurwa, aż podłoga skrzypi. Trzecie, coś jest. Zobaczcie na żarówkę, kurde. Ty, tutaj ta żarówka też może być. Ale stary, to mnie zapierdala. Ciemność. Piętro. Ale tu arówki tu nie ma, nie widzę. A co tu jest, bo tam dalej musisz wejść, tam są wielkie handle. Dobra, to jedziemy na jeden, na dwa pojedziemy. Tam trzeba proste. Nie, na dwójkę, bo ta jest nieczynna. No to zobaczymy. Długielce między przesiadkami. A szybko ta winda jedzie nawet. Tylko kurwa hamowanie. Nie. Dzwoneczek był. Nie, tu nie ma. Dobra, parter. Ale mówię Ci, że na parterze na tą przemysłową część. Można przejść? Można. No to przejdziemy. No to chuj. Widać, że jakieś odzieżówki czy coś robią. I parter. Dziękuję za przejazd. No, jedziemy teraz windą. Jaką? Zrem zasuwany. Tak? A w jakim budynku? Tu, dawaj na ten. Vera. Jesteśmy w Werze w Łodzi. Ale powiem szczerze, nie spodziewałem się, że w tym budynku będzie winda tego typu oczywiście. 6. piętro, uwaga, cio. Ten taki cyknięcie zajebiste i ten dzwoneczek. O, proszę Państwa, jesteśmy na 6. piętrze w filmie, tak? Ale włączyłeś czy nie? No, oczywiście. Nie, no włącz, czas włącz. No jest włączone. Jesteśmy w budynku w Werze. Jedna winda już jest nieczynna obecnie, numer 2, natomiast ta cały czas działa. Dobra, jedziemy z powrotem. Dobra, wpadł ten... Ty, ale ten gościu ma kamery, to widział nas. Ale co z tego, no? Dobra, co to jest S? Suteryna. Czyli piwnica. Ale nie będę go... No, jedziemy. Nie, w końcu jak skurwi się ten gościu. Ale popisaliśmy dymy. No i co, tam mamy? No, jak szybko jedziemy w dół. Czekaj. Ten odbłysk zajebistego nazwania, takie cyknięcie. Dwa. I będzie jeden. Alin. I teraz ciąg. O, to cyknięcie zajebiste. O kurwa, pięknie. Weź ty ten telefon. O. Zrewnosowany. No, będziemy teraz jechać windą na ulicy Siewnej 14, tak? Dobrze, powiedziałem. No tak, ale to jest Vera. Jesteśmy w budynku Vera. Wcześniej jeździliśmy windami towarowymi. Nie, to nie ma znaczenia, ale... Co najważniejsze, jest pierwszy wskazywasz, fajny zajebisty wskaźnik. To jest na żarówki, nie? Ale słyszałem, że kilka żarówek będzie. To cyknięcie jest zajebiste, ten cudaczek. Dobra, jesteśmy na 6. piętrze. Dobra, nie wysiadamy ze względów na monitoring. Teraz idziemy do piwnicy. Ta winda tak ma później, nie trzeba poczekać. swoją drogą. Czy jestem czy działa? Nie. No, nie działa, ale jedziemy tu. Teraz idziemy do minicy, uwaga. S. Nie było. 1000 kg, 12 osób. 77 produkcji. Uwaga, no patrzmy się na piętro. 3. S. Skąd się wzięła nazwa S? Suteryna. Czyli dawne określenie podpiwniczenia. P. No, uwaga, przejeżdżamy. Kurwa. Co? To było sens. Trochę tu jebie, nie? Dobra, dobra. Przepraszam. Gminny numer 60172. Dziesiąte? Dziesiąte, no kurwa. No to jedziemy. Teraz ty byłem mocny. Drzwi się zamykają powoli. Ja. Piętro techniczne. No jeden, tu mamy dwa, chociaż nie zaraz. Jeden. Wyższy parter. No raczej tak. Już mam normalne. I jest jeszcze jedna winda, 60193. Jest na półpiętrze, tam z tyłu też ją przyjedziemy i tamta zjeżdża do komórki. Spróbujemy, czy... Na pewno zjeżdża, tylko czy pojedzie. Nie, bo ja znam konstrukcję budynku, są takie same na... No jechaliśmy tam przy Wolborskiej. No, na Wolborskiej nawet. No. Włosiem. Ziewia. Z cyklu hardkorowo wchodzimy do bloku. Ziewia, ty. Kurwa. A więc ja spierdala. Tak, jedziemy windą dziwną. Zapraszam, bo się tylko trochę takimi sporęczami. Winda tak. Tak, z poręczami. Ten jest S, ale niestety odbija. No nic, na to nie poradzimy. Idziemy na parter, ale mówię, że ta wina idzie do góry. Dobra, idziemy na parter. No. Zawsze coś. Winda 60100. Zastanawiam się w każdym razie, gdzie ma... No pojedziemy na samą górę. Tak, tak. No powolutku jedzie. Powolutku, ale z drugiej strony jest. Jesteśmy w windzie towarowej, ale takiej wysokiej, zobacz, jak tu jest sobie skupiamy. No nie? A co ona taka wysoka? Prędkość będzie miała 0,3 gdzieś. Weze. Pierwszy. Proszę, co wiem, że gabaryty do przewożenia. A wózek jak głowy się tu zmieści? Nie ma prawa. Nie? Się zmieści. Ale jest za ciężki. Aha. No tak, bo wózek waży ten. A mam pytanie, bo w normalnych dźwigach stosuje się silnik 8 kW, to jakiś większy silnik będą, tak? Jak to będzie dziwo? Mamy drugie piętro dopiero. Do trzeciego. Na zwalniacz, czy co? Tam coś zatrzymuje? Przed samym końcem dopiero. Przy tej prędkości, która jest dobrze wyhamować. Biegowa jest. Biegowa. Trzecie piętro mamy. To jeszcze nie widzieli. Bo to był duży zakup. Czy jest mała winda? Parta też zażywa. Parta żywa mała winda chyba. Nie, ja tak? Albo na pierwszym. No to najwyżej. No, przejedziemy się jeszcze na parkę. On są jest takim większym zakładem. A nie już był chyba jeszcze i... A, i debila. Nie, byliśmy w różnych takich miejsc. Cała tą groba miała podobne budynki jeszcze, nie? Ale jeszcze takie rzeczy sporo. Ale takiej windy jeszcze dłużej nie spotkaliśmy. Tak, jeszcze nie byliśmy w takich mniejszych. A może orientuje się pan, jaka to jest wysokość? Tego? 3 metry. Koło 3 metrów. I szerokość na 2,5 będzie. Ja mam nawet 90. Ty na drugiego wejdzie i złoczy. Nie tak mówię, tam jest baza, ale nawet z tego basu się nie dosięgnie. Ty Filip, ale przyjrzyj się, nawet szyb był dość niedawno remontowany, więc w dobrym stanie. O, pierwsze. No bo też jak będą ubytki czy powybijane dziury, tak, to rady czepiają. Bo może komuś dojść noga, czy coś tam zawadzić się jakaś piaseczka. Tak to jest. No tak, zobacz. I wychodzimy na pierwszym piętrze. Ale bardzo, powiem, jak bardzo na tak to pracuje, bardzo ładnie zamykło. Wydaje się, że jest ta mała. Ale jest niska, to połowa metra. Ten kluczyk. Teraz jedziemy małą windą. A ta jest szybsza. Ta jest szybsza. A jest szybsza, trochę jest szybsza. Nie zasłona, ale jest szybsza. Trochę chłodniej jest. Później wysiądziemy, akurat to są magazyny i winda zamknięta. Tak, ale tak, tak. No ale przyjechać. A parter można teraz? Zobaczymy cały przebieg. A to ja wcisnę. No, uwaga. Te. O! Jeszcze takie są windy, ale mają taką korbkę jeszcze w tych typach. Przyjrzyj się na ścianie, komuś się nudziło potem. Byliśmy ostatnio na Łunkowej, to jest taka też taka nowa niska, starego typu. Na korbę ona jest. I powiem szczerze, że ona jeździ od 3 do -1, ale jak ja spojrzałem, tam pod wodą była woda. Bardzo wielko było wody. Myśleliśmy się bardzo, żeby nie było, że właśnie może tam nas zaleje czy coś. Ale się okazało, że można zjechać. I tak. Później, jak żeśmy jechali w górę tą korbką, to słuchaj, bo jak... Nieraz woda też się nazbiera, to wtedy jak przypadkowo jak dozór techniczny, to zatrzymuje windę, póki się nie wypompuje. Na wszelki wypadek, żeby nie poraziło, nie procedowało. Tak, ale porazić nie porazi, bo do windy tylko sterowanie... To jest parter. A tu jest to... Tu już jest wyjście na zewnątrz. Z tej strony się nie wyjdzie. Aha, no tak. Kiedyś były przelotowe na wiele, daje, że za tylko jedna strona. Moment. Od bloku wyjdzie. Okay. Jesteśmy na parterze. Widać coś w ogóle? Coś widać. Byliśmy tu kiedyś, ale to jest Wertheim. Zajebiste. Widzimy fajne szpiełko, nie? Takie fajne zatyczki. Jedziemy na trzecie, P23. Jak gdyby kurwa mamy kałdzik. To dupy. Wiele za tu chodzi? Bo ja nie. Czekaj. No cóż, to jest tylko kurwa winda z 1937 roku. Tylko. Mhm. Dobra, mamy pierwsze, drugie i trzy. I idziemy na parter. Drewniane, żeby nie było, to jest drewno. Tutaj zresztą jest drewno. To było trzecie, drugie parter. Jedziemy na parter. Parter będziemy skakiwać. Powiem wam tak, to jest Wertheim. Na klausoli jest P2-3. A piętra mamy 1, 2, 3, 4. No cóż, na czwartym jest maszynowy. Parter, żeby nie było. To drugie Wertheim. Można mam podobno. No to wiem, to. A tu jest normalnie. Czyli są takie chujowe, że... Dobra, trzecie. To jest większe, mi się wydaje, że optycznie jest większe, bo jest jasne. No, to jest normalnie już. Drugie. Jesteśmy w kamienicy. Żeby nie było. Trzecie. Urządzenie do reglowania zamka z rurką. Widać. Jak odjecie, to się to odsunie. Okej, zamknięte. Idziemy na parter. 1937 rok. Dobra, skuszę się na chwilę. Żeby nie było potwierdzenia, że to Wertheim oryginalny. Tak, jeszcze chyba na podłodze powinna być, uwaga. Ale dwubiegowa. No, dwubiegowa.